Moi drodzy, mamy swoją misję do spełnienia w życiu. Swoją misję, swoje powołanie. To nie jest tylko zawód. Zawód najczęściej wiąże się z uczoną szkołą, z zakończonym wykształceniem, czyli z pewną profesją. Natomiast to, co jest naprawdę cenne, wartościowe, to wszystko, co rodzi się w sercu, czynimy z serca, z serca, co jest jakąś naszą pasją, jak wspomniałem, życiową misją, życiowym powołaniem. Jezus powiedział w Ewangelii takie ciekawe zdanie, że jeżeli wykonaliście tylko to, co należało wykonać, to jesteście sługami nieużytecznymi. Jeżeli wykonaliście tylko to, co należało wykonać. Chciałbym właśnie powiedzieć, że naprawdę wartościowe i cenne jest to, co czynimy ponad to, co należało wykonać. Każdy nasz gest, każda podjęta akcja, takie czynimy działania, które ludzi jednoczy z całą w jedną wspólnotę, które to działanie wyzwala nowe wartości, którymi sami się podzielimy, ma swoją szczególną wartość w oczach Bożych. Gdy poprzez swoje życiowe działanie budujemy wspólnotę opartą na zasadach i prawdach Ewangelii, czynimy coś naprawdę wartościowego. Każde głoszenie Słowa Bożego, swoim życiem, Słowo Boże wyśmiewane, które niesie z sobą radość i pokój, których świat dać nie może, ma też swoją szczególną wartość. Ten przygodowy wstęp poczyniłem po to, by zaraz odwitać, zaprezentować i podziękować zespołowi Testimonium za tę misję, którą od 15 lat pełni. Nie tylko na naszych ziemiach. Chcę podziękować i zachęcić wszystkich do odbioru tego koncertu właśnie takim sercem otwartym na Bożą prawdę, na Bożą miłość, na Boży pokój, bo to jest ich misja od 15 lat. Skład zespołu się zmieniał, a idea, misja pozostały te same. Głosić Ewangelię, dawać świadectwo, testimonium do świadectwa. Dawać świadectwo swojej wiary, swojej pobożności i przynależności do Jezusa. Bardzo serdecznie witam członków zespołu testimonium i już teraz im oddaję głos. Zaleceń stosuj się, a zobaczysz, że w czasie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, zespół Testimonium. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział na początku, testimonium znaczy świadectwo i cieszymy się, że możemy ten nasz jubileusz skromny obchodzić w tej świątyni, gdzie się wszystko zaczęło, bo to nie tylko 15 lat historii Testimonium, ale również 15 lat historii festiwalu Kanaan, który współtworzyliśmy z młodzieżą tej parafii od 1992 roku. I z tego właśnie festiwalu wyrósł Testimonium. Zaszła potrzeba wyjścia z przekazem Ewangelii poza mury sali, w której się to odbywało. Większość z Was na pewno pamięta salę u Grzyba, gdzie przez 15 lat gromadziliśmy się w czerwcu, aby słuchać piosenki religijnej. Zrodziła się potrzeba wyjścia właśnie z tymi treściami, z reklamą wartości poza obszar sali i w różnych miejscach. Ponad 700 koncertów do tej pory. Zagraliśmy w składzie różnym i na początku chciałem serdecznie powitać i podziękować za to współtworzenie dzieła. Przede wszystkim Panu Bogu się należą dzięki, ale także ludziom, czyli wszystkich, którzy współtworzyli przez 15 lat zespół Testimonium. Witam serdecznie, są z nami, powitajcie te wspaniałe dziewczyny, około 30 osób. Trudno mi będzie wszystkich wymienić, bo no tak jak mówię, około 30 osób się przewinęło przez zespół, ale również jest, chciałbym powitać, jest tutaj z nami wicestarosta naszego powiatu, pan Marek Profaska. Witam serdecznie, panie Marku. Witam wszystkich zaproszonych gości. Nie chciałbym nikogo pominąć, więc witam wszystkich. I cieszymy się, że możemy te nasze 15-lecie obchodzić razem z wami. I słuchajcie, to nie przypadek, ale my tego nie planowaliśmy. 15 dzień papieski. Dzisiaj obchodzimy 15 dzień papieski. To nauczanie Jana Pawła II od początku było dla nas bardzo ważne. Rozpoczęliśmy piosenką Instrukcja obsługi. Papież Jan Paweł II mówił właśnie o dekalogu jako swoistej instrukcji obsługi do człowieka. Papież Benedykt XVI powiedział w 2005 roku podczas Dnia Młodzieży w Kolonii, że dekalog jest drogowskazem, jest właśnie instrukcją obsługi, drogowskazem takim w naszym życiu, żeby nam przyświecał. To jest taka nasza najstarsza autorska piosenka, od której właśnie zaczęliśmy naszą działalność. A następna piosenka i następna wokalistka, która bardzo długo z nami podróżowała i mam nadzieję, że jeszcze będzie podróżować, parafianka Alina Gwóźdź. Zapraszam serdecznie. Alino, chciałem ci podziękować za te wszystkie koncerty. Było tego bardzo dużo. Za zaangażowanie w ten zespół i mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy. Alina zaczęła studia, mieszka w Katowicach, więc cieszę się tym bardziej, że miałaś czas do nas tutaj przybyć i zaśpiewać dla nas. A piosenkę, którą zaśpiewasz, to zapowiedz sobie sama. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Alina i chciałabym zaprosić Was do zapoczątkowania tutaj takiej małej lawiny dobra. Chcecie? Chcemy wszyscy. Poproszę teraz każdego i każdą z Was, aby odwrócił się do swojego sąsiada, sąsiadki po lewej, po prawej stronie. Przedstawił się, może podał rękę, uśmiechnął się. I to jest właśnie taka mała lawina dobra, a tytuł piosenki właśnie Lawina. Możemy poklaskać. Listek młody, lekki powiew wiatru, mała kropla wody, wyszeptane słowo, niepotrzebna mina, jeden drobny gest, tak to się zaczyna. Lawina, lawina, łańcuch dobra, łańcuch zła, tak to się zaczyna. Lawina, lawina, łańcuch dobra, łańcuch zła. Klaszczemy wszyscy! Muzyka.
Kolejna piosenka nosi ciekawy tytuł, a mianowicie Wypas. To tak bardzo nawiązuje do homilii księdza proboszcza, którą dzisiaj słyszeliście lub będziecie jeszcze słyszeć. To jest piosenka bardzo biblijna, nie trzeba mi nic i nie boję się, on po właściwych ścieżkach i wiedzie mnie, to jest jej refren. Refren jest bardzo prosty, a sprawa dotyczy tego, że możemy gonić całe życie za różnymi wypasami, które się dezaktualizują, które cieszą przez chwilę i znowu wymyślą nowy model samochodu, lepszy komputer, nową wersję gry dla młodszych i znowu za czymś gonimy i tak można, słuchajcie, życie sobie zapełnić gonitwą za tym, co tak naprawdę szczęścia nam nie da. Szczęście daje tylko Pan Bóg. Może dać je przez drugiego człowieka, ale zawsze to szczęście, takie prawdziwe i pełne, daje tylko On. Posłuchajcie Wypasu. Zapraszam Agatę. I znowu zaklaszczmy wspólnie. Zanim ponownie oddam mikrofon Alinie, kilka słów o następnej piosence. Nosi ona tytuł Niebieska. To jest piosenka napisana na podstawie listu świętego Pawła. To jest mój ulubiony autor nowotestamentalny, można tak powiedzieć. Jego listy mówią o życiu, mówią tak wprost o tym, co przeżywamy i ile razy czytamy ten sam fragment, co ciekawe, zawsze czegoś nowego się możemy dowiedzieć. To jest też nasza taka misja, żeby przypominać o tym, że no, czytamy różne rzeczy, nie zawsze wartościowe, a mało kiedy musimy się przyznać do tego, sięgamy po Pismo Święte. Ono jest pełne odpowiedzi na nasze pytania, które gdzieś nas nurtują, które gdzieś w naszym życiu pozostają bez odpowiedzi, a są pod ręką. Pismo Święte jest bardziej aktualne niż cały internet i zanim sięgniemy do Google, sięgnijmy do Biblii, aby uzyskać poradę, aby uzyskać pomoc. To działa naprawdę w naszym życiu i
Piosenka niebieska opowiada o tym, że w naszym życiu powinniśmy zrzucić te właśnie takiego starego człowieka, który gdzieś w nas tam jest, taki wygodny, weź się nie wychylaj, a po co, będziesz robił więcej niż trzeba, minimum takie, żeby w niedzielę do kościoła i koniec, jak już ktoś chodzi, to już wydaje się nam, że to już jest naprawdę super, w tych czasach bardzo wiele. A Duch Boży zawsze nas będzie ciągnął do góry, zawsze będzie nam stawiał poprzeczkę coraz wyżej. I Święty Paweł też to robi w swoich listach. Sięgnijcie do nich, to na pewno znajdziecie też ten fragment, o którym mówi piosenka niebieska. Zapraszam Alinę. Poszedł wąską drogą, bo doszedł na szczyt. Plan jest gotowy, mapę weź do ręki, to bardzo proste jest. To nowa rzeczywistość, twoja przyszłość, otwórz oczy. Alina zaśpiewa również piosenkę kolejną, ona nosi tytuł Jak to jest, co to wszystko znaczy. Jak przygotowałem się do pierwszej komunii, właśnie tu z panem kościelnym wspominaliśmy przed chwilą, że jeszcze ta salka była pod kościołem, tutaj się wchodziło z tej strony, z waszej lewej.
pod kościołem była piwnica i tam w 70-tych latach uczestniczyłem w lekcjach religii i pamiętam, że uczyliśmy się takiej piosenki, czy wy wiecie, że jesteście świątynią, właśnie. My troszkę inaczej, ale chodzi o to, żebyśmy przypomnieli sobie, jak to właściwie jest z naszą wiarą. Czy od czasu pierwszej komunii to w cudzysłowie ubranko nie stało się za ciasne? Czy rośniemy razem z naszymi wiadomościami o Panu Bogu? Czy pogłębiamy naszą wiarę? Czy czasami wydaje nam się nie dzisiejsza, nie na te czasy, trochę za ciasna? A właśnie, jeśli ktoś się zatrzyma na takim poziomie, to ubranko niestety nie pasuje. Dlatego starajmy się właśnie zadawać pytania. Nie wstydźmy się tego, jak przyjdziemy do księdza, czy na spowiedzi, czy umówimy się na rozmowę. Oni po to są, żebyśmy nie wzrastali w takim jakimś, no, po przeczytaniu jakiejś książki czy komentarza w internecie z jakimiś wątpliwościami. Nasze głowy są pełne wątpliwości co do wiary. To widać po forach internetowych. Natomiast czy pytamy u źródła, jak to jest, co to wszystko znaczy? Każdy ma swojego Boga, każdy przed kim się kłania. Jak to jest? Co to wszystko znaczy? Zależność to męka. Wciąż na oślep wybieramy protezy miłości, a prawdziwa miłość przyszła sama z wysokości. Jak to jest? Co to wszystko znaczy? Jak to jest? Kto mi wytłumaczy? Jak to jest? Czegoś nie rozumiem. Przestrzeń serca, czym się zapełnić trzeba. Wymyślamy nowe formy powszedniego chleba. Wszyscy chcemy żyć w pokoju, choć wojna się toczy. Kiedy w końcu świat się zbudzi i przyjrzy na oczy. Jak to jest? Co to wszystko znaczy? Kto mi wytłumaczy? Nie rozumiem, jak to jest, jak to jest. Jakie wszechświat ma granice, skąd się życie bierze? Zadaj sobie kilka pytań, zanim powiesz wierzę. Hej panowie, skąd ten smutek, dziś was informuję. Każdy, kto go sercem szuka, w końcu go znajduje. Jak to jest? Co to wszystko znaczy? Jak to jest? Kto mi wytłumaczy? Jak to jest? Czegoś nie rozumiem. I teraz spróbujcie, jak to jest. I co to wszystko znaczy? Głośno! Kto mi wytłumaczy? Czegoś nie rozumiem. Jak to jest, jak to jest? Dziękuję, Malinie. Za chwilę piosenka szczególna dla mnie i dla Agnieszki. Ona nosi tytuł Na 100%. To jest jedyna nie nasza piosenka. To jest piosenka naszego przyjaciela Joachima Menzla. Kojarzycie zespół New Life M.
Jeśli ktoś nie kojarzy nazwy, to Natalia Niemen, córka Czesława Niemena, w tym zespole śpiewa i Joachim jest klawiszowcem i kompozytorem tej piosenki. To jest piosenka szczególna, ponieważ dotyczy naszego narzeczeństwa. Myślę, że Agnieszka kilka słów o tym powie. Tak, myślę, że ta piosenka jest szczególna dla mnie. Głównie dla mnie, ponieważ ją wykonałam jako taki malutki prezent dla Sebastiana w czasie naszego wesela i od tej pory stała się właśnie, doszła do naszego repertuaru. Troszkę opowiada właśnie o naszym spotkaniu, o tym, jak nasze narzeczeństwo wyglądało. Teraz może niektórzy z Państwa już wiedzą, mamy córeczkę, też będzie parę słów o niej w tej piosence. Posłuchajcie. Nie zmieni tego nic.
Dziękuję bardzo, Agnieszce. Teraz piosenka pod zagadkowym tytułem J3-16. Agata na końcu piosenki wyjaśni, o co chodzi, zacytuje pewien fragment, a tymczasem coś w troszkę szybszym tempie. Nasza piosenka z pierwszej płyty autorskiej ma już 10 lat. Pamiętam, jak nagrywaliśmy tę płytę, to wtedy dowiedzieliśmy się właśnie, że nasz papież odszedł do domu ojca. To jest dokładnie jak wracaliśmy ze studia nagrań, kiedy nagrywaliśmy tę piosenkę. To było 10 lat temu. Posłuchajcie. Serca, to kolejna piosenka. Dawno jej nie graliśmy. Też pochodzi z naszej pierwszej płyty. Tak wracamy do historii. Jak ktoś był w szpitalu, w odwiedzinach albo leżał, to wie może, co to jest takie urządzenie kardiomonitor. To jest takie urządzenie, które monitoruje pracę naszego serca. Od takich właśnie dźwięków zaczyna się ta piosenka, a piosenka przypomina nam o tym, że z każdym uderzeniem naszego serca mamy tych uderzeń mniej. Jeden Pan Bóg wie ile, natomiast jedno jest pewne, że mamy mniej niż jak przyszliśmy tutaj. Ja się zastanawiałem kiedyś, ile jeszcze milionów czy miliardów, to można jakoś by obliczyć być może średnio, ile tych uderzeń przeżywamy w ciągu tam iluś lat, 10 lat życia, 80 i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie w liczbach, a w miłości postrzegać czas, który nam dał Pan Bóg. Obchodzimy Dzień Papieski, więc warto nawiązać do nauczania na Pawła II, który powiedział, czas to miłość. Jedni mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. To są jego słowa. I popatrzmy na czas, który nam został, nie poprzez pryzmat, ile jeszcze musimy zrobić, bo to czasami może być bardzo niewiele warte, tylko ile możemy zrobić z miłością, bo to się jedynie liczy w życiu. Żyjmy w rytmie serca. Rano, gdy tylko obudzi
krzyk na sercu. Gdy poczujesz, że bije znak, to że żyjesz, podziękuj więc za kolejny dzień. I poproś, byś wieczorem nie musiał wstydzić go się. Tak jak serca mi cię, o, 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 yeah. Wciąż krótszy na ziemi jest życie twe. Coraz bliżej masz, no właśnie gdzie? Odpowiedz sobie sam. Dopóki jesteś tu, masz czas. Życie to walka, nie gra. Zapomnij, że odpoczniesz już. Spokój i pełnia to nie tu. Zagubić się łatwo jest, lecz przypomnij sobie czasem, kim jesteś i w co się obrócisz. Tak jak serca bicie, o, 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 yeah. Wciąż krótszy na ziemi jest życie twe. Coraz bliżej masz, no właśnie gdzie? Zapowiedz siebie sam. Tak jak serca mi cię, o, 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 yeah. Wciąż krótszy na ziemi jest życie twe. Coraz bliżej masz, no właśnie gdzie? Zapytaj siebie. Serca bicie, twoje życie. Serca bicie, serca bicie, krótsze twoje życie. Tak jak serca bicie, serca bicie, krótsze twoje życie. Tak jak serca bicie. Dziękujemy serdecznie. Agata, przy okazji kolejnej piosenki chciałam serdecznie podziękować także Agacie, która, drodzy Państwo, najdłużej śpiewa w naszym zespole, bo od 2002 roku. Z małą przerwą. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale jest szczęśliwą mamą. I to nie jeden raz mamą, bo aż 3 razy. Pozdrawiam tutaj Macha do swoich dzieci. To jest, drodzy Państwo, wielkie wyrzeczenie, żeby przez nieraz i tydzień, kiedy jesteśmy non-stop na koncertach, w szczególnie Wielkim Poście, nasza praca trwa cały rok, ale szczególnie w czasie Wielkiego Postu, rekolekcje wielkopostne w całej Polsce, dalekie przejazdy, noclegi codziennie w innym miejscu. To daje się we znaki. Jeszcze rozłąka z rodziną. Dlatego z tego miejsca dzięki serdecznie mężowi Agaty i rodzicom, którzy opiekują się w tym czasie dziećmi, bo to jest też poświęcenie, to jest wkład w dzieło naszego zespołu. Ja proponuję wielkie brawa dla Karola, męża, dla Kasi i dla Mariana. A piosenka 3-2-1 Bungee wzięła się stąd, że kiedyś graliśmy we Władysławowie. To jest kolejna nasza taka dłuższa trasa latem nad morzem. Już po raz 14 w tym roku byliśmy. Raz ruszamy od Świnoujścia na wschód, a raz od Władysławowa na zachód. W tym roku byliśmy we Władysławowie już po raz któryś i tam chyba z 8 lat temu, czy więcej nawet, stało Bungee. Ono do tej pory stoi latem. Ja tam, mieliśmy trochę czasu do koncertu, się przypatrywałem, tam stoi tablica informująca, że jak wjedziesz już do góry, to ten instruktor mówi ci 3-2-1 Bungee, wtedy trzeba skoczyć, nie można się wahać. Ja napisałem piosenkę pod tytułem 3-2-1 Bungee o dwóch sprawach, o zaufaniu
Panu Bogu, takim bezgranicznym, jakie ma dziecko do rodziców i o podejmowaniu dobrych decyzji, nie czekając, aż nam przejdzie, bo mamy skłonność raczej do złego niż do dobrego. Dlatego 3, 2, 1, bungee. Dekalog 10 to piosenka, którą zwykle kończyliśmy koncert, ale to jeszcze nie koniec dzisiaj. To jest piosenka, którą napisał Adam Szewczyk, nasz przyjaciel. I ona, takie główne przesłanie jest o tym, żeby dać Panu Bogu szansę. Ktoś powie, to takie dziwnie brzmi. No jak to ja mam dać Panu Bogu szansę? Oczywiście, Pan Bóg zrobił 99 kroków, ale szanuje naszą wolność. I ten jeden krok musisz zrobić ty. Ja nie wiem, co tym jednym krokiem będzie dla ciebie. Warto Pana Boga posłuchać, bo my często tak przez telefon mówimy: Panie Boże, chciałem, żeby mi to pisywało zdrowie, żeby zdać egzamin, żeby i tak dalej, i mieć szczęśliwą rodzinę. Ciach, odkładamy słuchawkę i Pan Bóg jest bez słowa. No, musimy dać szansę odpowiedzieć nam. Mówiliśmy już o tym, że Pismo Święte, czyli lektura Pisma Świętego, to jest Boża odpowiedź. Chociażby wziąć do ręki gościa niedzielnego, chociażby zobaczyć wartościowy film, na przykład Ojciec Pio. Na YouTubie jest dużo wartościowych rzeczy. Spróbujmy może w niedzielę, aby dopełnić tego. Moi pradziadkowie czytali żywoty świętych w niedzielę. Nie było telewizji i to był taki rytuał, bo mi o tym ojciec opowiadał. Warto by może sięgnąć do nowocześniejszych środków, ale żeby dać szansę też Panu Bogu zadziałać w naszym życiu. Posłuchajcie dekalogu. Polecisz nigdy tak.
brak. Nie zatrzymasz biegu spraw. Nie dogonisz nigdy wiatru, nie. Ale możesz zmienić jedną rzecz. Jeszcze dziś zróbmy to. Niech się stanie cud. Jeszcze dziś uczyńmy coś. Niech się wstydzi zła. Nie czekaj ani chwili. To taka prosta gra. Jeszcze dziś miłości szansę daj. Nie zaśpiewasz wszystkich dół. Pamiętasz wszystkich słów. Nie zatrzymasz czasu, choćbyś chciał. Ale możesz zmienić jedną rzecz. Jeszcze dziś zróbmy to. Niech się stanie cud. Jeszcze dziś uczyńmy coś. Wszyscy razem, miłości szansę dziś daj. Miłości szansę dziś daj. Śmiało, chcemy was tutaj słyszeć. Miłości szansę dziś daj. A teraz dla was próba. Uwaga. Miłości szansę dziś daj. Miłości szansę dziś daj. Miłości szansę dziś daj. Spróbujmy dać szansę miłości. Wystarczy jeden mały gest. Wystarczy uśmiech do dziecka, poświęcenie mu czasu, uśmiech do męża, żony.
Naprawdę. Spróbujmy dać szansę miłości na co dzień tymi małymi gestami. Miłości szansę dziś daj. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Agata. A teraz zapraszam naszą kolejną wokalistkę, która nieczęsto się zdarza, że z nami występuje, ale pomimo swoich wielu zajęć i wielu projektów za tydzień chyba wyrusza w międzynarodową trasę koncertową, ale miała wielki wkład w nasz zespół i jeśli ma tylko czas, to przyjeżdża i śpiewa z nami. Gosia Gwóźdź. Oddaję ci mikrofon. Serdecznie witam. Ogromna przyjemność, niesamowity zaszczyt. Bardzo dziękuję, Sebastian, za to, że pojawiłeś się na mojej ścieżce. Panu Bogu dziękuję za to, że zaprosiłeś mnie do projektu, bo patrzeć na was, słuchać was i uczestniczyć w tym wszystkim, to jest chyba największy prezent, jaki mi się przydarzył, przytrafił. Jesteście cudowni, jesteście cudownymi mamami, tatami, wspaniałymi ludźmi. Słuchajcie testimonium, słuchajcie wszyscy zespołu testimonium, bo warto. Słuchajcie, co mówi Sebastian. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. To kolejna piosenka, którą również zaśpiewa Gosia. Jest to piosenka tytułowa z naszej płyty pod tytułem Obrońca. Jeśli czasem czujemy się, że nasze życie nie ma sensu, że nikt nas nie kocha, nikt nas nie rozumie, to przypomnijmy sobie tę prawdę, że zanim rodzice powzięli decyzję o tym, że przekażą tobie życie, to on już wiedział, jak będziesz wyglądać, czym się będziesz interesować i ba, zna ostatni dzień naszego pobytu tutaj na ziemi. Potrafi to przewidzieć. Ktoś, kto kocha bezwarunkowo, człowiek tak nie potrafi kochać. Jeśli się nie podepniemy, w cudzysłowie, nie podłączymy do jego miłości, to nasza miłość będzie nietrwała. Nie będziemy kochać samych siebie, a wtedy nie będziemy kochać też innych. Dlatego zaufajmy temu, który wie, co znaczy słowo miłość. Obrońca.
jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Tyle razy ci nie wyszło. Już tyle razy upadałeś. Jesteś nikim, ciągle słyszysz to. Nie słuchaj go. Nie słuchaj go. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Właśnie jest miłości sens. Niewiele trzeba, abyś skoczył do swego taty, który w niebie jest. Ktoś kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Kochał cię, gdy jeszcze cię nie było. Ktoś dobrze wie, co znaczy słowo miłość. Ktoś kocha cię od zawsze i bez końca. Twój obrońca. Twój obrońca. Piękne dzięki. Dziękujemy serdecznie. Pora kończyć nasz koncert. Za chwilę msza święta, centralny punkt naszej uroczystości 15-lecia. Panu Bogu szczególnie chcemy podziękować. Na zakończenie koncertu jeszcze raz wszystkim za przybycie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję mojej żonie, która mnie wspiera w tym, co robię. I razem to robimy już od 3 lat. Agnieszka. Dziękuję moim rodzicom za to, że wspierają nas we wszelki możliwy sposób i bez nich nie byłoby tego zespołu na pewno. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję Agacie, dziękuję Alinie, dziękuję Gosi i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób do tego zespołu się przyczynili w ciągu tych 15 lat. Dziękuję księdzu proboszczowi za wielką życzliwość, otwarte serce i że zawsze możemy tutaj śpiewać i grać, kiedy tylko chcemy, i za zorganizowanie nam tej uroczystości dzisiejszej. Bóg zapłać serdecznie, księże proboszczu. Dziękujemy. Myślę, że wielkie podziękowania należą się przede wszystkim Sebastianowi. 15 lat już prowadzi, jest założycielem zespołu Testimonium. Prowadzi, organizuje koncerty. Jest naprawdę takim motorem do działania. Też jest założycielem strony internetowej, a przede wszystkim gitarzystą. I pięknie myślę, że komentarze też nam tutaj przybliżają Pana Boga. Wielkie brawa, Sebastian. Dziękuję bardzo. Naszą przyszłość, tylko Pan Bóg ją zna, chcemy powierzyć Matce Bożej i chcemy to uczynić w naszej aranżacji autorstwa Marka Śliwy, który być może jest z nami. Jeśli jesteś, Marku, dzięki za tę wspaniałą aranżację. Matce Bożej zawierzamy przyszłość naszego zespołu i wszystkich was i te intencje, z którymi przyszliśmy dzisiaj i będziemy jeszcze jej powierzać w czasie Eucharystii. Bóg zapłać serdeczne i zakończmy Bogu Rodzicom.
uścina.
który umacnia nas swoim słowem i swoim ciałem, byśmy wytrwali na drodze do wieczności. Obchodzimy dzisiaj 15 dzień papieski. Świętujemy zbliżającą się 37. rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II. Wspomóżmy modlitwą i ofiarą jego żywy pomnik, Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam wszystkich tu zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii, której przewodniczy ksiądz dr Wiesław Chudek. Jest duszpasterzem środowisk twórczych w naszej archidiecezji. Przewodniczącym archidiecezjalnej komisji muzycznej, kościelnej do spraw muzyki kościelnej, z wykładowcą na naszych uczelniach, jednocześnie duszpasterzem organistów naszej archidiecezji. Ksiądz Wiesław przewodniczy tej Eucharystii, sprawowanej intencji zespołu Testimonium z okazji 15-lecia istnienia. Ksiądz Wiesław jest delegatem arcybiskupa Wiktora Skworca na tę uroczystość dziękczynną. Serdecznie jeszcze raz witam. Czytanie z Księgi Mądrości. Modliłem się i dano mi zrozumienie. Przyzywałem i przyszedł na mnie duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość złota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Oto Słowo Boże. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które byłoby przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Oto Słowo Boże. Za ten wasz wkład serca w to dzieło ewangelizacji.
Księdzu doktorowi Wiesławowi dziękuję za przewodniczenie tej Eucharystii i wygłoszone słowo.